Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stumble Guys. Dzisiaj lecimy sobie oczywiście po raz kolejny nasze giereczki. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapy w górę oraz subskrypcji, jeżeli jesteście nowi. Ja tymczasem odbieram żetony Stumble z naszego zacnego Stumble Passa i mamy tutaj też 50 gemów. Ej, to nieźle. A 50 gemów oznacza jedno, że dzisiaj sobie otworzymy jakąś z tych skórek. Nie wiem jeszcze którą, ale którąś otworzymy. Ale zanim zaczniemy, to lecimy oczywiście z darmowym spinem, jak co odcinek. Ten darmowy spin to będzie takiego swego rodzaju wróżba, jakby jak nam pójdzie w tym zacnym odcinku i mamy 10 gemów. Ej, całkiem nieźle. Okej, to myślę, że po tej gierce sobie otworzymy jakąś tutaj skórkę, może w sumie rzadką albo koło. Sam nie wiem, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No i co, weźmy sobie może na sam początek Snowmana i lecimy z tematem. Generalnie się nie mogę cały czas przyzwyczaić do tego, że mam tak mało skinów, bo jak wiecie, przerzuciłem się na Steama z emulatora, o więc tutaj muszę zacząć od nowa, ale generalnie rzecz biorąc się gra o wiele lepiej tutaj i jakoś tak, nie wiem, sprawia mi ta gra taką, nie wiem, lepszą przyjemność i w ogóle mam wrażenie, że grafika jest też lepsza, nie wiem czy to widać na odcinkach, ale ja osobiście jakby u siebie to widzę w gameplayu. Dobra, teraz na tym paint splashu tutaj się nie zbłaźnić. Plan jest prosty. Dobra, hop. Jest git jak na razie. Dobra. No i okej. Teraz uważasz na te wałki, żeby tutaj się nie dać jakkolwiek... O, zepchnąć właśnie. Właśnie to chciałem powiedzieć. Dobra, hop. I szybko, szybko, szybko. Nie, nie. Uff, dobra, udało się. Jakoś wykręcić dziwnie. Ale cóż, najważniejsze, że skutecznie. No i teraz trzeba czekać. Jej, ja tutaj nigdy nie przejdę. O, tutaj jest przecież przejście. To ja tutaj kombinuję. Jak możemy tutaj w giga prosty sposób przejść. No i teraz najzabawniejszy, że tak powiem, fragment tejże mapy. No i cóż, udało się przejść elegancko do kolejnego etapu. Zobaczymy, jak sobie reszta poradzi. No, jak na razie tutaj konkurencja jest całkiem spora, jeżeli chodzi o tę rozgrywkę, tak mi się wydaje. Nie ma tutaj graczy jakichś giga słabych, więc trzeba się nastawić na pełen tryhard i na to, żeby tym razem się udało wygrać. Mam taką nadzieję przynajmniej, że tak będzie. No i cóż, patrzymy na kolejną mapę. I cóż to będzie tym razem. Mam nadzieję, że może, nie wiem, Laser Tracer będzie całkiem spoko. Albo coś tym podobne, że tak powiem. I będzie to, uwaga, ej, spoko, block dash, jest git. To mi się podoba. No to co, lecimy sobie z tematem. Mamy tutaj 2 sekundy i go. Dobra, teraz wystarczy się tylko skupić i nie zrobić żadnego głupiego błędu. To jest jakby kluczowe. I uważać na schodki, bo czasami jakoś człowiek odruchowo chce te schodki ominąć, a potem spada finalnie. Dobra, hop. Mamy to. Op. Nie, wydaje mi się, że tutaj będzie easy finał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mogę się mylić, może ja teraz tak mówię, a zaraz jakoś beznadziejnie odpadnę. Też jest takowa możliwość i takowe prawdopodobieństwo. Op. No, już tylko jedna osoba musi odpaść i będzie wielki finał. No i się udało. Przechodzimy dalej. Pozostało na placu gry ledwie 8 graczy. Więc całkiem nieźle. A my tymczasem losujemy sobie tutaj kolejną zacną mapkę i będzie to... O, Bodbasz! To jest chyba idealna mapa, jeżeli chodzi o potencjalny finał. No ale zobaczymy, nie bądźmy też tacy pewni siebie, bo to różnie bywa, tak jak wspominałem wcześniej. No dobra, spróbuję teraz trochę inną taktykę obrać niż zazwyczaj. Po prostu będę chodził, będę starał się omijać te boty. Wcześniej miałem trochę inną taktykę, ale z racji tego, że mogę teraz lepiej tą kamerą obracać, to po prostu wydaje mi się, że to będzie najbardziej sensowne rozwiązanie. I jak na razie się sprawdza. Po prostu, żeby być tutaj cały czas w ruchu. I żeby nie dać się strącić tym botom. Oraz oczywiście temu hydrantowi, zacnemu jakże. Okej. Okay. Jest jak na razie git. 3 na 7. Ojojoj. No, tutaj bym prawie zginął. Prawie bym tutaj odpadł. Dobra, hop. 4 na 7 jak na razie.
Ojojoj, no i niestety, a szkoda, bo wydawało mi się, że to może być to. No ale nic, nie przejmujemy się oczywiście, mamy już w ogóle 140 pucharków, dość szybko mi się to nazbierało. No i teraz tak, kupić straszne świąteczne koło, kupić epicką skórkę, o to jest pytanie. W sumie to jest limitowane koło, ale z drugiej strony taka epicka skórka to jest zawsze pewne, że coś fajnego wydropi. Nie, sorry, nie epicka, rzadka skórka, co ja też gadam. To jest zawsze pewne, że coś fajnego wydropi. Kurczę, nie wiem sam, szczerze mówiąc. Z jednej strony to jest limitowane koło, ale kończy się za 18 dni. No dobra, weźmy te świąteczne, może jakiś świąteczny skin wydropi. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że odda to wszystko. Ja bym chciał jakąś legendę, jakiś piernikowy skin. No nie. No nie, dostaliśmy mima. Ajajaj. No nic, to zagrajmy sobie chociaż tym mimem. No, nie wiem co mogę powiedzieć. Smutno. Smutek i żal dosłownie. Żal i zwątpienie, że tak powiem. No nie poszło, nie poszło najlepiej generalnie, rzecz biorąc. Ale cóż, zobaczymy. W losowaniu nie poszło najlepiej, ale może pójdzie tym razem w rozgrywce samej. Mamy Canon Climb, więc no, zobaczymy. Może się tym razem tutaj lepiej poszczęści niż poprzednio. Mam nadzieję taką. Dobra, hop. Jest git jak na razie. Postarajmy się jakoś to ominąć. O, oberwaliśmy z kuli, ale stoimy na nogach. To jest najważniejsze. Dobra. No nie! Zostawić mnie proszę. Dobra, jest git. Dobra. I teraz hop. Przechodzimy sobie tutaj. No i co? I chyba się uda na to wygląda. Tak jest. 9 na 16. Jest git. 16 na 16. No i doszliśmy tym sposobem do kolejnej rundy. To mnie bardzo cieszy, szczerze mówiąc, mega się cieszę, że przeszedłem na Steama, bo idzie mi o wiele lepiej. Więc tylko żałuję jedynie tego, że tak późno to zrobiłem, bo mogłem w zasadzie szybciej przejść i być może szybciej by mi szło lepiej. No ale cóż, i tak było fajnie też grając na Androidzie, na emulatorze i się męcząc. Więc cóż, no ale no nic. Zobaczymy co tym razem nam tutaj dropnie, jeżeli chodzi o mapkę. Block Dash, znowu Block Dash po raz kolejny. Nie żebym narzekał, bo to jest całkiem fajna mapa. No i co? I lecimy z tematem. Dobra, do finału, słuchajcie, do finału. Ten mim może nie oddał jako sam skin, ale może odda jako potencjalny ten. Jako potencjalny, wiecie, zwycięzca. Dobra. Jest git. Teraz na schodki jak najszybciej. No nie, ktoś mnie zepchnął chyba. Co jest grane? Ledwo co mi się udało. What the hell is going on? Dobra, hop i hop. Myślałem przez chwilę, że tam już spadnę, naprawdę. Nie wiem jak to się wydarzyło, ale... Ale no, było blisko. Niebezpieczeństwo tam czyhało. Okej. No, tego się też spodziewałem, ale może ktoś spadnie? Nikt nie spadł. Dobra, jedna osoba spadła, jeszcze jedno mi... O, jest, udało się. Jest finał po raz kolejny. No dobra. No wydaje mi się, że teraz będzie fajnie jakby tę koronkę pierwszą na platformie Steam zdobyć. Fajnie by było. No ale zobaczymy jak to będzie. I mamy... O, mamy Laser Tracer dosłownie. To mi się podoba. To jest dobry prognostyk z całą pewnością. Dobra, teraz trzeba się skupić tylko. I hop. Jest git jak na razie. Jest bardzo dobrze. Dobra, teraz z tej strony leci laser. Hop. Trzeba uważać też, żeby nam tej za pleców on nie wyleciał. Hop i hop. I tutaj po raz kolejny. W sumie z tej strony spróbuję skoczyć. Dobra, hop. Hop. Okej, tutaj się jeden kolej skopcił. Uff. I prawie ja razem z nim, ale udało się. No i tutaj no, dość zacni oponenci mi się trafili. Z całą pewnością nie jest łatwo, ale walczymy. Walczymy o koronkę, słuchajcie. Jest konkurencja, no, spora tutaj.
moi oponenci grają bardzo dobrze i się udało. Mamy koronkę. Jest pierwsza koronka na Steamie. Mogę śmiało powiedzieć, że wywalczona, bo szło no, mega topornie. Ale fajnie, fajnie, że się udało. Jeżeli ktoś dotrwał, to koniecznie dajcie znać. Dobra, dostaliśmy koronkę. Czy ja mogę coś odebrać ze Stumble Passa? Mogę. 50 gemów, elegancko. I myślę, że tym pozytywnym akcentem można zakończyć.